Siemanko, ja nazywam się Rafał. Ja jestem Kevin. Witamy Was na kanale Feel the Beat marki Perła. Kanał jest poświęcony w 100% tematom muzycznym i tak też jest w tym przypadku. Dzisiaj ruszamy z serią vlogów. Pierwszy vlog jest kręcony w Lublinie. Mamy 200 km do przejechania, także zaraz ruszamy. A kto będzie naszym gościem? A w zasadzie gośćmi będą młodzi, utalentowani, przystojni, nagrywający w SBM Label, w No Bo Co To Studio. Bracia, może już się domyślacie, kim oni są. Są z Lublina tak samo jak my, a jeżeli nie, to zapraszamy. Zobaczcie, z kim się dzisiaj widzimy. Siema. Siemano. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Siema. Cześć. Dzień dobry o tej porze. Wyspani, czy w ogóle się nie kładliście spać? Absolutnie. O. Widzieliście już światło dzienne? No pewnie, za chwilę wychodzimy przecież. Tak. Wyciągamy was stąd. No i bardzo dobrze, jedźmy stąd. Podróż. Musimy stąd wyjechać na chwilę, bo wracamy zaraz i kończymy płytę dalej. Wracamy z Polski A do Polski B dzisiaj. Dzisiaj jedziemy do Polski B z Polski A. Dokładnie. Tak powiedziałeś, czy powiedziałeś? Nie, tak, nie, na odwrót. Tak. Dobra, no to jedziemy właśnie do Lublina. W rodzinę. Ja się na przykład mega jaram, bo ja w Lublinie nie byłem już ze 3 miesiące. Tak? A często jedziecie w ogóle do Lublina? Właśnie ostatnio bardzo rzadko, już mamy jakoś coraz mniej czasu na to w sumie, ale byliśmy jakoś niedawno, kiedy byliśmy. Tydzień temu chyba. To tak jak my się dawno nie widzieliśmy wczoraj. No w sumie tak. W ogóle, bo ostatnio chyba jak się widzieliśmy, to było, znaczy w sensie, widzieliśmy się wczoraj, tak? Ale jakby 2 tygodnie temu, jak wbiliśmy dograć swój wokal, co ciekawe, to mi brakowało... Raperski debiut. Mój debiut. Twój raperski debiut. Ty coś tam już sobie podśpiewujesz, tak? I brakowało wam chyba wtedy kilka numerów, nie? Jak teraz no jest... tak, to nie, no powoli do przodu idziemy. I to było 2 tygodnie temu. Teraz też mamy do skończenia. Teraz też mamy do skończenia parę numerów, ale to już, ale na pewno idziemy do przodu i teraz jak piłkarz się powiedziała, idziemy do przodu i w ogóle dobrze. Dobra, ale to skoro jakby mamy tutaj osoby, które oglądają naszego vloga, to powiedzcie, czy nasze chórki wchodzą na płytę? Wchodzą, możemy nawet puścić kolejkę. Piosenka poszła do miksu, więc... Będzie nam wychodzi, kurwa, o co chodzi? Że nic nie wychodzi nam! Że nic nie wychodzi... Dobra, już wyłączaj to, zajebiście. Fajnie. Dobra, zwijamy się, jedziemy do Lublina. Do Polski B jedziemy. Tak jest. Do WWA na ASP, 3 godziny w PKP. Do Polski A w ciasnym przedziale jadę z Polski B. Trudno mi zostawić cię, jeszcze trudniej LBM. Ale gdybym został, to bym pewnie upił się na śmierć. Bo w tym studiu jest naprawdę bardzo dużo osób, które się zobaczą. Właśnie, a propos ubioru, jakby... Znaczy, nie odbierzcie tego źle jakby, bo to można odebrać źle, ale wyglądacie mi na osoby, które mega przykuwają uwagę do tego, jak wyglądają. Że to jest jakby nieodłączny element ich wizerunku, nad którym warto się jakby mocno skupić, no bo ta wizualna sfera dociera, czy to w teledyskach, czy to podczas jakichś spotkań z fanami, przechodzenia przez ulicę, witania się z kimś. No jakby taka miejska subkultura gdzieś tam przez was przemawia, a styl, który prezentujecie, no... Kurczę, nie mam ziomali chyba, którzy zbliżają się do was ubiorem. To powiem ci, że to absolutnie się nie obraziliśmy. Bardzo miło, że tak mówisz o nas, bo... My mamy ziomali, którym my nie dorastamy. Mamy paru ziomali, którym... Ale to jest też taka kwestia też tego, że może nam się tak wydawać też czasami, że... No nie, zależy nam na tym, żeby dobrze wyglądać i staramy się bardzo mocno. Uważam, że to jest bardzo ważne, no w sensie... Wiadomo, że to powiedzenie może nie jest prawdziwe, ale co, jak nie wiem, co nie dograsz, to wyglądasz. Okej. Widzisz, to jest też ważne i możesz też kupić parę osób tym wyglądem. No. Ale wiadomo, że muzyka jest najważniejsza. Ale zawsze ten wygląd w muzyce był ważny. Zawsze był ważny, no patrząc na muzykę, no to jest bardzo... Trochę jesteście modnisiami, nie? Jesteśmy trochę modnisiami. No, ale takimi menelami też trochę. Tak, różne te rzeczy. Dobra kombinacja i element, na który ja zawsze zwracam uwagę, jak widzę Pawła, to są buty. Jakby stary, masz opór niestandardowe buty. Mogę buta. Bo podmienimy na kapcie, brudny, tak? Brudny, fajny but. Ale but jest jakby duży i wydaje się wygodny. Serduszki. No. Kapcia, ale jest kompletnie niewygodny. Nie, wygodny. Niewygodny. Fajny jest, bo jest na lato teoretycznie, ale jest tak wysoka podeszwa, że w zimie można chodzić. Także chodziłem rok bez przerwy w tych butach, żadnych innych. Chyba i to ja...
jako że jedziemy w podróży, a mi się podróż zawsze też kojarzy ze śpiewaniem trochę piosenek i słuchaniem muzy, to puszczę utwór, który chyba znacie. Do WWA na ASP, 3 godziny w PKP. Do Polski, a w ciasnym przedziale jadę z Polski B. Trudno mi zostawić cię, jeszcze trudniej LBM. Ale gdybym został, to bym pewnie upił się na śmierć. To miasto wielu pereł, ale większość jest na eksport. Ja jestem jedną z nich i mój brat też jest tą jedną. Zawsze byłem sobą i zostanę już na pewno. Nigdy nie mów, którą mam ścieżką. Artysta za SP, a wystawia w SP. Mówią o mnie na mieście, że sprzedałem się. Artysta za SP, niech puszczą to w SC. Na ofie i na feście i niech to leci wszędzie. Wylądowaliśmy na waszej Wieniawie. Jesteśmy na naszej Wieniawie, koło naszej podstawówki. Tam chodziliśmy do przedszkola naprzeciwko. I co, gdzieś tutaj też mieszkaliście, nie? Tak, tutaj mieszkaliśmy niedaleko, a teraz pokażemy wam plac zabaw, gdzie wypiliście pierwsze piwo. Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Dobrze, że powiedziałeś to za mnie. I paliliśmy pierwsze papierosy. Okay, i śpiewamy o tej piosence. Lewo, prawo, prosto, prowadź. W lewo. Zasadniczo to mamy z Rafałem do was taką małą niespodziankę. A właściwie waszego i naszego przyjaciela, który również jest związany z branżą muzyczną. O, proszę. Mateusza Kochańca, a.k.a. Gwerille. Ileś można czekać, żeby Wilka złapie. Znana wieniawska osobista. Znana wieniawska. Dzień dobry. W ogóle tutaj taką kwestię miejsce. Sporną. Gdzie był pierwszy wasz papieros? No właśnie, nikt albo nie może tu, tego dojść. Albo nie, ja pamiętam, że ty tam. Byłeś takim starszym wtedy koleżką. Ona, 2 lata wtedy to była dla nas duża różnica bardzo. Mm. I byłeś takim, wiesz, dałeś mi tego papierosa, stwierdziłem, kurwa. Czy to był mniej więcej ten okres, gdzie jeździliśmy na desce? No, mógł być to ten okres, grubo, tak. Grubo, grubo. Pytanie, czy kickflip jest już zlądowany, bo Kevin mi mówił jakby historię z kickflipem, że... Wystartowałem go wiele lat temu i jeszcze go nie zlądowałem. Okej, okay. In progress. W powietrzu. Dobrze. Słuchaj, Mati, my będziemy jechali do Perły. Dobra. Pozwiedzać się po ziemię, nie wiem, czy tam byłeś kiedyś. Nie miałem jeszcze okazji, ale byłem tam w klubie parę razy, więc klub też taki pięknie. I w kinie tam byłem też. Kino plenerowe jest tam. Nie wiem, dołączysz do nas? Wiesz co, chciałbym bardzo, ale mój ojciec ma dzisiaj urodziny i chciałbym pojechać z nimi na obiad. Ale sprawa wygląda tak, że nie wiem, jakie macie plany na później, ale wymyśliłem, że jak już tu wszyscy przyjechaliśmy, to może moglibyśmy do mnie pojechać nad jezioro, na działkę i zostać tam. Super. Na przykład zrobić ognisko. I sobie, nie wiem, napić się czegoś. Mówię, że to jest super i pomysł. Sobie. Dobra, mi się kochane, to wy sobie jedźcie do Perły, weźcie tylko koniecznie jakieś kraty piwa albo coś. To jest takie wpisowe to jest. Wpisowe, wkupowe, wejściówka, no nazwij to jak chcesz. Ważne, żeby piwko było, tak? I będzie ognisko, piwko, możecie jakieś, nie wiem, jeszcze... Coś wymyślić po drodze. Zaskoczymy się. To co, zbijamy pionę i lecimy. No. Dobra, kupa. Do zobaczenia. Potem. Z wami się żegna. Moje wszystkie dni tygodnia są jak piątki. I nie mam czasu znowu, bo przychodzą ziomki. Dziś przybijają cię te dni jak oni piątki. Dzień dobry panowie, to co? Dzień dobry. Zapraszam do środka. Nie zapomnisz ty, nie zapomnij. Przeżywamy chwile, których nie zapomnimy. Nie zapomnisz ty, nie zapomnij. Nawet jeśli młodość skończy się jak radio. Na degustację? No to urwie ci się film. Chyba, że urwie ci się film. To nie zapamiętasz nic. Albo urwie ci się film. I nie zapamiętasz nic. No dobrze panowie, to już koniec naszej wycieczki. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Bardzo. I tą piękną alejką zapraszam do wyjścia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Słuchajcie, wpadliśmy jeszcze do restauracji, do pijalni piwa Perłowa. Szybka szama, lecimy zaraz na działkę do Mateusza. Sam bar robi mega wrażenie, także koniecznie sprawdźcie. Dlatego, że w 2014 roku w ogóle był ogłoszony najdłuższym barem w Europie, także naprawdę jest to sprawdzać. My zaraz zgarniamy kraty piwa i lecimy nagrywać podcast.
Cześć, znajdujemy się w miejscowości Roguźno. Jesteśmy na mojej działce, na której powstał utwór, który wam zaraz zaprezentujemy w wersji akustycznej. Pozdrawiam was serdecznie. Na szyi nam robi twoja. Jest nas trzech, nie dwóch, bracia Kacper, Czub, Kwe, Wschód. Palimy po 300 szlug. Mamy ciuchy markowe tak jak Fendi. Nasi ojcowie mają na imię Mareszki. Żadne franki, złotóweczki. Zawsze nam pomogą, nigdy nie będziemy biedni. Świeżycy mają tak samo na imię. Zawsze trafię do domu, nawet jeśli się pomylę. Moje osiedle jest gorące, w końcu to Wilniawa. Przyszło mi Browce na placu zabaw. Wchodzę na szczyt, jak Julia Wilniawa. Tam świeci słońce, robimy to dla was. Osiedle jest gorące, w końcu to Wilniawa. Przyszło mi Browce na placu zabaw. Wchodzę na szczyt, jak Julia Wilniawa. Robimy to dla was. Jaraliśmy szlugi na placu zabaw. Teraz całe nasze życie to zabawa. Nieraz już mieliśmy mieć tu przejebane. Nie mów nic mojej mamie. Jestem kulturalnym hamem jak każdy z nas. Wjeżdża Maciek i Paweł i ten trzeci brat. Pozdrawiam jaski z liceum, które chciały nas mieć. I z fankami po koncertach mnóstwo wody i zdjęć. Ci rodzice mają tak samo na imię. Zawsze trafię do domu, nawet jeśli się pomylę. Mamy tatuaże, trochę inny styl, ale pasja płynie dalej w każdej z naszych żył. Chcemy zostawić coś po sobie i dobrze żyć. Pierwsze próby dom kultury nie był ważny zysk. Dziś patrzę trochę inaczej na każdą ze spraw. To miłość, która przetrwa nawet gdy się skończy świat. Moje osiedle jest gorące, w końcu to Wilniawa. Pierwsze szlugi i Browce na placu zabaw. Na drodze na szczyt, jak Julia Wilniawa. Nami świeci słońce, robimy to dla was. Jest gorące, w końcu to Wilniawa. Pierwsze szlugi i Browce na placu zabaw. Na drodze na szczyt, jak Julia Wilniawa. Nami świeci słońce, robimy to dla was. Ej! Osiedle jest gorące, nawet gdy nie świeci słońce. Ten powiązek to jest słońce. Ale zawsze będzie dobrze. Ale zawsze będzie dobrze. I mam wokół parę mordek. Mamy razem w chuj wspomnień. Żyje mi się tu wygodnie. Okej? Dzięki, chłopaki. Dzięki, stary. Wykonane. Dzięki. Dobra świetna robota. Świetna robota. Wiem, dziękuję. Chłopaki, dzięki wielkie za spędzenie całego dnia razem, oprowadzenie nas po Wieniawie. O, jaki triple tutaj hack, zajebiście. Dzięki, Paweł. A was zapraszamy do subskrybowania kanału Feel the Beat, Perła, do pozostawienia komentarza, lajka, łapki w górę i wszystkiego innego, co możecie zrobić, żebyśmy dotarli do większej liczby odbiorców. Za chwilę następne nagrania, następne vlogi i następne... podcasty. My tu zostajemy jeszcze trochę, porozmawiamy o muzyce, nie tylko. Także sprawdzajcie nasz kolejny odcinek, który wjedzie niebawem po tym. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach, nie? Piątka. Yo! Chłopaki! Łączy nas coś więcej niż alkohol? Mówili nie mieszam, a ja mieszam to z robotą! Co? Nie jestem robotą, chcę odpocząć. Co? Nie jestem robotem, mam świadomość. Włączył mi robotą. Że?